It is the least I can do. Thanks to you, I get to sleep in my own bed tonight. Tego brata bym jeszcze wypuścił chętnie. Skuteczne, gładkie wejście. Nie wiem, czy było takie gładkie. Ale dzięki temu mamy punkty, które można sobie zainwestować w rozwój osobisty. I co mnie tak zainteresowało, to rozkładanie broni na części. Wygląda fascynująco, nie? Ale wydaje mi się, że hakowanie może być jeszcze bardziej fascynujące, cholera. Na trzeci poziom, hakowanie wieżyczek. To będzie ten praxis eksperymentalny, więc coś będę musiał wyłączyć. Tajfun też byłby niezły. Dopalacz żywego refleksu. Nie do końca wiem, jak on działa. Znaczy, czym jest lepszy od tego, co mam? Dwóch stojących obok siebie przeciwników, w tym sensie. Bo teraz mogę tylko jednego, no to by miało sens, nie? No muszę się zastanowić, kurde. Co byście wybrali? Hakowanie czy rozkładanie na części? Ja wybiorę rozkładanie na części, bo to mi pozwoli stworzyć Omnitoola. A Omnitool... wiadomo, z części, nie? Chociaż zrób... Wiecie co? Zastanowię się jeszcze. Zastanowię się i... Pewnie będę tego żałował, ale zdecydowałem się wybrać rozbrajanie rzeczy na części. I od razu zbudowałem nowy Omniklucz, bo taki karabin można rozebrać na części dokładnie 50. Więc to powinno mi pomoże mi zaoszczędzić wielu rzeczy. No i będę mógł produkować te Omniklucze dosyć często, więc w zasadzie to hakowanie nie będzie mi aż tak bardzo potrzebne. To może być ciekawy pomysł w zasadzie, bo w ten sposób, jakby się nie patrzeć, to zaoszczędzę sobie no, mnóstwo punktów. Natomiast kontrola wieżyczek będzie mi na pewno potrzebna i kontrola robotów pewnie też, bo to wymaga zupełnie innego rodzaju systemów i włamań, no. Okej, to chyba była dobra decyzja, ale czas pokaże. Na pewno jest to decyzja, której nie będę mógł cofnąć, więc na pewno będę sięgał często po zadania poboczne. Co my tu mamy? Coś ciekawego jeszcze na dole? Musimy znaleźć... Zerknijmy na zadania. Pomów z Lubosem, zdobądź kartę dostępu Tibora. To może być przydatne. Nie mam bladego pojęcia, gdzie tego szukać. Więc być może wskazane będzie błądzenie trochę w tej okolicy. Mam też kolejny powód, żeby załatwiać gliniarzy, nie? Myślałem, że ktoś zastrzelił tego Tibora. Okej. Coś się... Dźwięki się czasami zawieszają, a to znaczy, że trzeba wczytać stan gry. Jeszcze raz i wtedy wszystko idzie cacy. This is all my fault. Ja, widzicie? Już działa. Tamtego na razie zostawimy, bo go ludzie zobaczą i... Masz coś ciekawego? No i proszę. Mamy strzelbę taktyczną, którą możemy rozebrać. Rozkręć. 50 części, nie? Dobra rzecz. Przy okazji sobie zobaczymy, co tu jest ciekawego. Jakieś rzeczy warte uwagi. Nie mam jeszcze tego przyglądania się. Tylko 10 części, nie? Z tego, więc niewiele. Dużo korzystniej jest zabierać im te bronie po prostu. To prowadzi do wyjścia.
zabierzmy go. Żeby ludzie się nie przestraszyli. O kurde. Okej. Okay. Jednak panikują, jak nie zobaczą tylko w tym rejonie. No dobra, mniejsza z tym. Tamtą część mamy już dokładnie. Teraz jak już zabijam tych ludzi, to się zaczynam dużo swobodniej poruszać w tym rejonie. Brak miejsca? Serio? Aha, bo tych części przybyło. Co my tu mamy? To będziemy sobie... Kurde, to rozbieranie na części będzie... Zabierało nam dużo czasu. Co to jest? Amunicja do rewolwera. Rewolweru, rozkręć. Też trochę. Nie ma spokój. W zasadzie mógłbym rozkręcić też pistolet, którego w ogóle nie używam. To nam zwolni trochę miejsca w ekwipunku. Pistolet maszynowy. Nie. Rozkręć. Tylko zaraz. Część, które otrzymasz 10. Otrzymam 10, ale co? Za ile sztuk? Mamy teraz 106 w tym. 16, a tu? Jak sobie rozkręcę? Też 10. To niezależnie od ilości rozkręcam na 10 części. A jakbym to rozłączył na przykład? Rozłącz. Zobaczmy. Rozkręć. Aha, połącz. Kurde. Nie wiem, czemu przeczytałem rozłącz. To zawsze tak się będą? To dobra. Na razie to rozkręcimy, żeby mi tu nie zalegało. Tego nie mogę rozkręcać. Ok, a to? Procesor źródłowy. Nie, to się nie opłaca. Co my tu mamy? Amunicję do karabinu bojowego. To jest taki jednostrzałowy. Przesuniemy sobie. Wybaczcie, że się tak tym bawię, tym ekwipunkiem, ale chcę mieć porządek. To potem łatwiej się zarządza tym wszystkim. To jest do pistoletu. Rozkręć. Może będę żałował tego później. EMP do strzelby. Pistolet. Z każdym razem 10. Jestem ciekaw po prostu, jak znajdę więcej amunicji, to czy będę też rozkręcał po 10 sztuk, czy będę miał więcej. Okej, dobra. Wybaczcie, że was tak... przytrzymałem przy tym. Kiedy ja tu tak wkroczyłem do akcji, to w ogóle się nie opłaca. Teraz muszę co chwila, kurde, rozkręcać. Matko jedyna. No bo potem się nie podnosi strzelby, podnosi się jedynie amunicję. To jest dużo, dużo części. No dobra. Kichać na to. Powinienem mieć taki ten... guzik szybkiego rozkręcania wszystkich rzeczy niepotrzebnych. No dobra. Będę musiał sobie jakoś z tym poradzić, bo to będzie strasznie upierdliwe. Na dłuższą metę. Ebok. Self Industries, średniej wielkości firmy, 1500 osób. Spadająca gwiazda, co? Moduł kredytowy. O, coś nowego. Czy Chiny poproszą Europę o pomoc? Jeśli wierzyć pogłoskom z nad rzeki Yangtze. Jak to się czyta? Yangtze? Yangtze? Chińskie miasto Hangsha wkrótce może dokonać przeobrażenia. Miasto zbudowane na dwóch poziomach, zamieszkane przez liczną populację. Rzecz jasna, Chiny dysponują własnymi architektami, którzy mogliby z nimi współpracować, oznajmiło anonimowe źródło rządowe. Jednak rozległe inwestycje miejskie na nowo kształtują tak teraz krajobraz świata. A Santo ma wieloletnie doświadczenie w przystosowaniu miasta pod kątem. A, tutaj pod kątem przyszłości.
Wystarczy zobaczyć, co zrobili z Dallas i Seattle. Byliśmy w tym mieście. Dobra. Interesująco. Sprawdźmy sobie, tak. Anomaly detected. Trace program initiated. Stworzymy. Access granted. Co mamy? Mimo aktualnej sytuacji, naszym priorytetem musi pozostać powstrzymanie przemytu do kompleksu nieoficjalnymi kanałami. Chodzi głównie o broń, druciarze nie potrzebują już więcej ułatwień. Na szczególną uwagę zasługuje towar przewidziany dla ARC. Podobno ich system jest niesłychanie skuteczny. Jeśli powstrzymamy napływ neuropozyny, wykonamy duży krok w kierunku wykurzenia ich z fortec w getcie. O, to nieładnie. Uwaga! Nasi informatorzy z Pragi mają powody do podejrzeń, że jakiś sklepikarz w Cedri szmugluje zarówno dla Ark, jak i dla rodziny Dwalich. Jeśli uda nam się go znaleźć i wyłączyć z biznesu, zadamy potężny cios przemytowi w utulku. No proszę. To jest jakaś wiedza. Ktoś tu w karcie chyciał. Części. Dobra. Okej, karabin usypiający. Ostatnio nie cieszy się dużym moim zainteresowaniem. Usypiam ostatecznie. Gdzieś tu miała być ta karta naszego tego niedoszłego informatora. Minę gazową rozbroiłem. Ale nie jestem do końca pewny, gdzie mam szukać. Gdzie mam szukać tego karty dostępu Tibora? Tibor na razie nigdzie nie pójdzie, ale jeden z policjantów, którzy go wywołili, skonfiskował kartę dostępu. Być może umożliwi mi ona przedostanie się na terytorium ARC. Może ją odzyskam, jeśli zdołam wytropić tego gliniarza. Pierwszy przystanek, miejscowy sklep. Miejscowy sklep. Czyli on już jest na zewnątrz. To znaczy, że chyba nie musimy tu bywać, prawda? Myślę, że tak. Przeszukałem ten kompleks dokładnie. Nie będzie żadnych niespodzianek. Wyciąłem cały kurde oddział policji. Tylko niektórym dałem w czapę. W sensie uśpiłem tylko niektórych, zabiłem resztę. Należało się im. Prawdę powiedziawszy. Tu opuszczam teren zastrzeżony. Tędy wchodziłem tam? Niekoniecznie. Chyba nie. Mr. Jensen, this is Otar Botkovere. I hear you are in the Utulek complex. Keeping tabs on me, Botkovere? It is time for that favor you owe me. There is a shopkeeper named Galwa in the Cedri Market. I want you to eliminate him. I'm not in the assassination game. How you take care of this problem is your business. But I expect you to keep your word. Bardzo nieładnie. Pozbądź się Galua. A od kogo to? A to Otar. Nieźle. Oto mam wybór. Albo przysługę, znaczy dotrzymać słowa, albo świetnie, dobrze. Wiedziałem, że to będzie wysoka cena. Nie będę tych policjantów walił po łbie tutaj, bo tłum może zareagować nieprzychylnie. Więc kichać, ale to jest ciekawa rzecz.
zobaczymy. Niech on nie minie. To po kolei się włamiemy do tych magazynów. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. It's terrible. I still can't believe Ark would do such a thing. They did it. Ark are the good guys. No idź sobie. Dzięki. Citizen. Please. Tak coś mi się wydawało. Nawet jeżeli się nawet jeżeli schakuje, to ta facet może mnie zaatakować. Więc olać go na razie. Spróbujemy sobie sprawdzić tamto miejsce, w którym byłem, ale teraz szczerze mówiąc nie wiem, w którym to ja miejscu byłem. Tam, gdzie rozbroiłem tą minę gazową do cholery. Gdzie to było? Tędy gdzieś? Chyba nie. Cholerny świat. Wyleciało mi totalnie z głowy, a kręcę się bez celu od dłuższego czasu. No, chyba tędy. Dobrze by się było dobrać do tej szafki, co? Jestem we właściwym miejscu. Ale ostrożnie tutaj, bo tu może być więcej pułapek. A może nie. Chyba na górę trzeba wejść. W tej skrzyneczce zawsze jakieś cenne rzeczy, co? Tym razem painkillery. To znamy? Trudno powiedzieć. A, proszę. Dostałem trochę doświadczenia, więc tego nie znałem. Pytanie, czy ja idę w dobrym kierunku? Chyba tak, nie? Z jakiegoś sklepikarza mam znaleźć, czy coś? Wystraszeni augury, ale jak nic. Kolego coś sprzedaje? Ja za to nie mówię. I will not die here today. Dostanę się na nie. Cholera. Czemu to ma służyć? Aha, może mógłbym kogoś zwabić tutaj i podłączyć go do prądu. Może. Jest to jakaś... No dobra, no. W zasadzie mało widzę wskazówek dotyczących tych zadań tutaj. Więc idźmy przed siebie prosto. Może sytuacja sama się wyjaśni, co? I'm not the one with the merchandise. I'm only making sure no one causes trouble. Tego gościa mam załatwić, tak? Niezła ilość towaru tu. To jest półautomatyczny karabin tam. Kon wymaga 7,62 amunicji, ale zadaje dużo większe obrażenia od tego karabinu automatycznego, który mam. This is a pleasant surprise. I wasn't expecting any customers today, given the unpleasantness outside. Are you Louis Galwa? I am. If this is a referral, may I ask which of my customers was impressed enough to recommend me? Tibor Sokol. Ah, poor Tibor. But how may I be of service? Najpierw zobaczymy, co on ma. Let's see what you've got for sale. These are all the goods I have available. Czyli?
Zobaczymy, ile, za ile Omnitule chodzą. 200. No tak średnio, znaczy Omnitul. Bo broń mogę rozłożyć na 50 części, ale za to sprzedać ją za grubą kasę. Więc warto się zastanowić, co się bardziej opłaca. Czy tutaj na przykład są części? Amunicja. Amunicja do ostrza. Nie widzę tu żadnych części. Tylko ammo. Tłumik, luneta razy 4. Karabin automatyczny. Pistolet maszynowy. Niewiele tutaj. Ja natomiast mogę mu neuropozynę sobie zostawię. Kto wie, do czego się przyda, nie? Amunicja do karabinu snajperskiego. Drogie to cholernie. A środki przeciwbólowe? Też w zasadzie nie używałem ani razu, ale... No dobra. W sklepiku bieda. Nothing interests you. Sprzedałem browar, no więc... Let's talk about the Diwali crime family. Who are they? They're the people running organized crime in Prague. Their second in command is a man named Otar Botkaveli. Heard of him? No. I'm sorry, I haven't. Well, that's too bad. I was hoping you could tell me why he wants me to kill you. Shit! He wants me dead? Drug son of a bitch. Sounds like you're starting to remember him now. Yeah, Otar. He just slipped my mind for a moment. That's not the only thing slipping. Fine, smart guy. I work for Otar's boss, the head of the Dvali family, Radich Nikolazi. I spy on Otar's activities for Radich. Shit, I just realized the other Pachyan, Constantine, he died in the train station bombing. You're thinking Otar wants to get the second spy, you, out of the way and make a move against Radich. I'm sure he'd love that. Those two have had their own private Cold War going on for years. But still, getting rid of me and Constantine wouldn't be enough. Otar needs to gather more support in Prague and in Georgia. But he could do it. The only thing keeping him from consolidating his power is... Well, me? But you're not really planning to kill me, are you? Kurde, no nie robię takich rzeczy, trudno. No, I draw the line of assassination for would-be mob bosses. Thank you. What can I do to repay you? Name it. Anything. Vaclav Kolar. What's his connection to Radich? Wait, I can't tell you that. Radich will kill me. You said anything. Unless you'd prefer the alternative. Damn it. Okay. Radich, Kolar, and I have a trilateral arrangement. Radich has an augmented leg. You just became the fifth living person to know that. So, I get Radich his neuropazine, and Kolar maintains his leg. In return, Radich looks out for us. He's not doing a great job of that. You're lucky Otar sent me instead of somebody else. He won't stop with you either. I'd better get out of the country until this blows over. And I'll guess I'll have to retire the Louis Galois persona. Ah well, I had fun playing him. Next time, try it with a French accent. Might be more credible. One more thing. Tibor said you can get me into Ark territory without worrying about any guards. He's right. I'll unlock the security door at the back of this room. Beyond that, there's a ladder that'll take you where you want to go. All right, thanks. Is there any other way I can be of service? Perhaps you'd like to make a purchase and contribute to the Louis Galois escape fund. No dobra, wystarczy tych rozmów. As you wish. But I hope to see you again. Zakładam, że ten Galois sobie pójdzie. Good. I look forward to hearing the details. But that will have to wait, because I have other urgent matters keeping me busy at the moment. I will call you back shortly.
Przejdźmy się po tym kompleksie, zanim pójdziemy dalej. Tu jednak są te zadania dodatkowe. Granat dymny poszedł. Fakinel, jak ja to robię? Cokolwiek bym sobie nie zrobił, jakiegokolwiek skróta klawiszowego bym nie użył pod te cholerne granaty, to zawsze gdzieś je wyrzucę. Wejdź na terytorium, pomów z Lubosem. No właśnie. Lubosowi. Na pierwszym piętrze miejscowego sklepu. Miejscowy sklep. Widzę, że nie mają tam specjalnych zastrzeżeń co do granatów dymnych, no to się pewnie... Fantastycznie. Dobra. Winda. Będziemy szukali windy i będziemy szukali jakiegoś sklepu. Co my tu mamy? Trzeci level. Zróbmy to. Dlaczego my żeśmy się tu włamali? Jakieś ulotki. Okej, stop robak, to zawsze cenna rzecz. Pewnie było też inne wejście do tego. O, omni klucz. No to się dobrze. To się sprawdziło nam. Cześć, Aga. Co mogę zrobić dla ciebie? Jasne, z przyjemnością. Za 50 minut? Okej. Kolacja mnie wzywa. Więc fantastycznie, ale zajrzymy jeszcze sobie tutaj. Czy ten e-book, bracie i siostry... Ulepszeni zostaną przetrzebieni. Więc o mnie tu na wpadł łapę, ale tak się zastanawiam, pewnie była inny sposób był pewnie na wejście tu, nie? Rozejrzyjmy się. Fantastycznie. Obejrzyjmy tutaj. Wystarczyło tam przeskoczyć mi po tych półkach. Mógłbym to zrobić i zyskać jeden omni klucz, no ale... Ale licho, nie będziemy oszukiwali. Trójkąt. Czym jest trójkąt? Zeskanuj ten trójkąt za pomocą aplikacji. Naprawdę. Nie interesuje mnie to, bez przesady. Okej. Tutaj call the system. Trace program initiated. Access granted. Szybko zareagował. James, dziękujemy za twoje wyczerpujące wyjaśnienia. Rozumiemy, jak trudna jest tam w ostatnich tygodniach sytuacja i naprawdę staramy się poprawić warunki, w jakich pracuje nasza załoga. Okej. Panie Fletcher, biorąc pod uwagę trudne okoliczności, w związku z którymi został pan poproszony o rozpoczęcie pracy w Utulku, chciałbym napisać do pana osobiście w imieniu Santa Group. Dziękuję panu za cierpliwość, ogromny wysiłek. Nic ciekawego. Bardzo miło mi to słyszeć. Przekaż ludziom pana Rukera, że jestem gotowy na spotkanie z nim w formie, która najbardziej będzie mu odpowiadać. Czy to przez wideokonferencję, czy też osobiście w Utulku. Kto to tak? Dyrektor generalny Santa Group. No ładnie. Dyrektor generalny Santa Group chciał się spotkać z naszym przywódcą. Tych walczących o prawa ulepszonych. Ale wszystko wymaga do jakiegoś stopnia hakowania. Tak czy siak. Tutaj trochę wysoko. Zastanawiam się, czy... Czy jest tu jakieś zejście, bo...
Aha. No i proszę. Następnym razem będę musiał to zrobić. Po prostu przyjrzeć się tej okolicy. I kto wie, może znajdę odpowiedzi na pytanie, jak wejść do pomieszczenia szybciej i taniej. Czy ktoś tu pilnuje windy? Czy pan pilnuje windy czasem? Lubos. Is there something I can help you with? You're Lubos, right? Dushin Sokol told me Ark might have the answers I'm looking for. He sent me to you. Dushin? I heard the police had him and his brother Tibor locked up in the Narrows. Yeah, the cops were working Dushin over pretty good when I found him. Wasn't exactly a fair fight, so I stepped in. Is he okay? He'll be fine. Looking forward to sleeping in his own bed tonight. Not a lot of people in here would be bothered to stop and help out the stranger. What was happening wasn't right. You took on the police by yourself, on their own turf? And then Dushin pointed me to you. He was right to do so, but I'm sure he would have given you something more, some wisdom, maybe? Jak zabierzecie wszystko, człowiek jest pozbawiony tego, co czyni go wolnym. Człowiek, któremu zabraliście wszystko, już wam nie podlega. Jest znowu wolny. Zanim człowiek się uwolni, musi zabrać wszystko. To to. When you've robbed a man of everything, he's no longer in your power. He's free again. Spoken like a true brother of the revolution. I think I even heard conviction in your voice. I'll unlock the elevator for you. Go on up. A, to jest inna droga. Dobrze, dobrze. How did you get involved with Ark? I used to load freight for the Czech railway in Ostrava. After the incident, my employers were afraid of me. I was fired. So like most of the augmented in the country, I drifted into Prague, unlicensed and homeless. The police swept me up in a sewer raid one night, put a round in my leg and dumped me here. It wasn't long before Talos found me. And he gave you work? He gave me purpose. He's the reason I'm still alive. What can you tell me about Talos? First time I met him, he's cutting a bullet out of me while trying to explain the history of the Gulag. He has his hand stuck in my leg, and he's encouraging me to study Stalinist labor camps. 3 months later, I pass him in the throat, and he says, Lubos, how's the leg? Are you studying the Gulag like I suggested? Remembered me like it was yesterday. Sounds like he has a good memory. No, I mattered to him. Me, a nobody, mattered to a great man like Talos Rucker. That's the kind of man he is. Wydaje się spoko, nie? Ten Rucker. Dushin said some of the police are using the Ruzica bombing as an excuse to hurt the augmented in Golem City. Why do you think that is? They're trying to manufacture a response from Talos to get Ark to fight back. Violence begets violence. That's right. And if Ark responds violently, then their case against us only builds. But Talos is too smart. He won't allow Ark to be baited into a false confession, even if it means that the people we've sworn to protect are hurt. Great, thanks. Kolejny sposób na wejście na terytorium Ark, ale to nie znaczy, że się tak poddam i oleję inne rzeczy, bo karta dostępu Tibora może być przydatna. Na przykład tam już na miejscu, nie? Aha. Być może może ją odzyskam, jeśli zdam wytropić tego gliniarza. Pierwszy przystanek, miejscowy sklep. Owoce, zielenina. Budu was sledować. Tak mi wygląda na miejscowy sklep, nie? To jest miejsce, musiałbym co? Mam ich pozabijać tutaj? Nie mam nic przeciwko. Co my tu mamy? No to chyba tacy, co zaginęli, co? W ogóle wygląda jak miejscowe centrum handlowe, więc... Powiedzmy, że to nie jest miejscowe. Przydały się jakieś wskazówki. Strasznie jest to pokręcone miejsce. Mam wrażenie, że jest wielkie, a chyba nie jest. To jest sklep, nie? Istota?
If you're looking for Wierzbowski, you can fuck off. Wierzbowski. Well then, handsome. You must be looking to deal. My name's Entity, and I've got the sweetest deck in GC. How may I serve you? Okay. Zacznijmy od kupowania. Well, if you're going to make it sound naughty, I have no choice, do I? No. Interesująca osóbka. Zobaczymy, co tam jest do spożycia. Omniklucz. 800 jest wart, jeden omniklucz. Broń można sprzedać za 500, albo przerobić ją na 50 części. W rezultacie... potrzeba więcej niż dwóch broni, żeby zrobić omniklucz, natomiast gotówki uzbieram więcej. Ale plusem jest to, że broń mogę rozbierać cały czas na bieżąco. Więc... hakerka. No dobra. No nie będziemy kupowali teraz. Mamy dwa omniklucze, mamy części na kolejne, więc wszystko jest cacy. Nie potrzebuję też niczego sprzedawać. Sprzedajmy jej może procesor źródłowy. To jest dobry pieniądz. Granaty odłamkowe też by się przydało sprzedać, bo kurde, krzywdę sobie tylko zrobię nimi. Ale a, sprzedajmy też pistolet. No, ten jest tanio, by był tylko 226. Dobra. Kupię jeden omniklucz od niej, żeby babeczka nie miała do mnie pretensji, to może ją pozytywnie nastroić do dalszej rozmowy. Mother did warn me. I'm hoping there's something else I can do for you. Okay. So how did you wind up dealing tech in Dalham City? All the brothels were full, so I had no choice but to fall back on an old hobby to make ends meet. Which tech company was it that cut you loose? Bobson Synthetics. I was a biocell designer. Then I wasn't. The incident fried some pretty delicate shit in my hand. Can't really do my best work anymore, you know, but... Hey, whatever. That's downer territory. I get by fine. But you say we change the subject. Na razie zakończę rozmowę. Actually, Entity, I think I'll just show myself out. Oh, sad face. Well... Promise me you won't stay gone too long, darling. Idę na kolację, a z nią jeszcze pogadamy. Za chwilę.